Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce. Zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień bieżącego roku odnośnie miłości. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła wszystkich, którzy są w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy karty mają Wam coś do przekazania, czy jest szansa znaleźć kogoś fajnego w tym miesiącu. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, macie w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam naszych koziorożców odnośnie miłości karty chcą fajnego powiedzieć. Co myślicie na temat swojego partnera? Diabeł. Co wasz partner myśli o was? Księżniczka buław, czyli paź buław. Co czujecie do swojego partnera? Bądź partnerki oczywiście. Dwa denary. Co wasz partner czuje do was? Dwie buławy. No proszę bardzo. Tu dwójka i tu dwójka. Jakie są wasze zamiary w stosunku do waszego partnera? Król buław. A jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? 9 denarów. Dobrze. Jak traktujecie swojego partnera? Królowa kielichów. Jak wasz partner traktuje was? Słoneczko. Co was łączy bądź dzieli? Co lub kto jest pomiędzy wami? Trzy denary. Najbliższa przyszłość. Wisielec. Połowa miesiąca, król denarów i koniec miesiąca, księżniczka kielichów, czyli paś kielichów. No fajne macie czytanie, tylko taka bierność, zastój widzę, komuś się nie chce, może już za długo jesteście ze sobą, jakaś rutyna się wdarła. W tle czytania macie kartę umiarkowania. No to, co przed chwilą powiedziałam, czyli bez zmian. Wszystko będzie tak w sam raz, bez żadnych ochów, bez żadnych achów, bez żadnych tragedii. Jak stare, dobre małżeństwo. Dobrze, jeszcze go wyostrzymy sobie. Dobrze, kamera złapała. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. Bardzo ładne czytanie wreszcie, bo koziorożce ostatnio miały jakoś takie zawirowania, a widać, że coś się wreszcie uspokoiło. No nie jest rewelacyjnie, ale też nie jest źle i tragicznie, jest po prostu normalnie, że tak powiem. Kochani, jeszcze przypomnę, że ze względu na to, że czytanie jest ogólne, pamiętajcie, że energie mogą się mieszać. Dlatego jeżeli bardziej rezonuje z Wami ta strona, bo ogólnie rozkład robię tak, że tu jest Wasza energia, tu jest energia Waszego partnera, ale jeżeli naprawdę ta strona będzie bardziej pasowała do Waszej tutaj sytuacji, Waszej osoby, to po prostu sobie to zamieńcie miejscami, tak? I wtedy wiadomo, że czytanie jest po prostu z tej strony dla Waszej osoby. Dobrze, karty sobie jeszcze dopowiemy, ale na razie zaczniemy tak ogólnie. Co myślicie na temat swojego partnera? No i macie tutaj swoją kartę, kochane koziorożce, kartę diabła.
No, widać, że jest taka dzika namiętność, pożądanie, wręcz takie uzależnienie, zniewolenie od swojego partnera. Jesteście zazdrośni, bardzo się Wam partner podoba. Może troszeczkę jesteście zaborczy, może troszeczkę, że tak powiem, sprawiacie jakiś ból, czy emocjonalny, czy nawet fizyczny swojemu partnerowi. Ale raczej chodzi tutaj po prostu o jakieś takie, no, taka troszeczkę toksyczna ta miłość jest, taki toksyczny ten związek, troszkę jakaś chorobliwa zazdrość, jakieś takie zniewolenie, uzależnienie. Bardzo jesteście właśnie tacy o partnera zazdrośni, kontrolujecie go, chcecie mieć go tylko dla siebie, taki kanarek zamknięty w złotej klatce, tak? Diabeł to jest karta takiej dzikiej namiętności też, ale też karta kłamstw i zdrady, więc może być też tak, że właśnie może przez te zdrady, przez jakieś oszukiwanie ranicie tego partnera, tak jak ta róża tutaj tymi kolcami wbija się w ciało tych kochanków i mimo, że oni są w takim namiętnym uścisku, w gorącym pożądaniu, to jednak ich to boli, tak? Zadaje im to rany, więc no, taka troszeczkę niezdrowa ta miłość, ale jesteście w tym sobą. No, to jest wasza taka natura, kochane koziorożce. No, wy lubicie taką namiętność, czasami niektórzy lubią taką ostrą jazdę w sprawach intymnych. No, jest tutaj coś takiego, jakby to powiedzieć, no, trochę zwariowanego, trochę niezdrowego, troszeczkę takiego wyuzdanego. Ale jednak to uczucie jest, na pewno jest pożądanie, takie dzikie pożądanie i taka namiętność ostra między wami. Tak widzicie swojego partnera i no, niezwykle atrakcyjny partner właśnie pod tym względem dla was jest. I teraz tak, co macie w serduszku, czyli jakie są wasze uczucia? Moi kochani, macie dwa denary. I to wygląda tak, że w tym waszym sercu jest troszeczkę chaos, troszeczkę brak jakby równowagi. Do czego zmierzam? Wydaje mi się, że wy jeszcze nie wyleczyliście się z uczuć do jakiegoś poprzedniego partnera bądź partnerki. Jeszcze gdzieś jakiś zakamarek, jakiś kawałek waszego serca jest poświęcony tej byłej osobie. Niezwykle porównujecie obecnego partnera do właśnie poprzedniej partnerki bądź partnera. Cały czas jest to porównanie. Niby już kochacie obecnego partnera, ale jeszcze gdzieś tam, no, mówią, stara miłość nie drzewieje, tak? Czyli jeszcze gdzieś te stare uczucia w was są. Jeszcze nie umiecie się wyzbyć tego, zupełnie zapomnieć, tylko coś jeszcze tutaj wami po prostu tak kieruje, że są te wspomnienia, są te uczucia, no, jakieś takie miłe chwile. Dlatego jest ta huśtawka taka emocjonalna. Dwa denary, dwustronność, tak? Czujecie coś do byłej osoby po prostu. Nie wyleczyliście się jeszcze ze starych uczuć, a już chcecie kochać na nowo. I to jest takie właśnie niezdecydowanie. Może być raz tak, jeszcze tą taką huśtawkę w sercu macie, tak? Więc no, naprawdę podejmijcie decyzję, wybierzcie wreszcie, bo po prostu jest to być może taka niezdrowa ta miłość. Być może bardziej to jest pożądanie niż to takie prawdziwe uczucie, kiedyś czuliście, tak? No i teraz tak, wasze zamiary. Wasze zamiary macie tutaj króla buław. Król buław mówi o tym, że chcecie mieć decydujący głos, tak, w swoim związku, że nie dacie się usiedlić, że wy tutaj jesteście tą stroną dominującą. Król buław, tak? Ktoś, kto chce, żeby związek był na jego zasadach, na jego warunkach. Nie dajecie tutaj sobie, że tak powiem, sobą rządzić. Wy chcecie tutaj rozdawać karty. Co myśli o was wasz partner? Mamy tu kartę Pazia Buław. No, wasz partner daje szansę tej relacji, tak? Ogólnie, że tak powiem, wypatruje was, jest was wpatrzony jak, no, może nie w obrazek, ale no jest zainteresowany. Co jeszcze? Może rozglądać się za kimś awaryjnie, tak? Gdzieś tam pisać na jakichś portalach randkowych, szukać jakiegoś wyjścia awaryjnego w razie czego, ale ogólnie jest z wami zainteresowany, chce być w tej relacji, daje szansę, myśli jak najbardziej przyszłościowo. Coś nowego, jakiś flirt, jakieś takie rozkręcanie się, że tak powiem, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o waszego partnera, to
jak najbardziej jest zainteresowany, chociaż może jeszcze szukać, może jeszcze wypatrywać, tak jakby szukał takiego utwierdzenia w przekonaniu, czy to Wy już jesteście tym ostateczną partnerką, tak? Czy nie trafi mu się bądź jej coś jeszcze lepszego. No dobrze. Teraz co w sercu, kochani? Dwie buławy. Ojej, znowu dwójka. Z tym, że tym razem jest to dwójka mówiąca o bierności. Tak naprawdę nic się nie dzieje takiego wow. Wasz partner jakby stał, czekał, co się dalej wydarzy, jeszcze się zastanawiał, czy to aby najlepsza droga na dalsze życie z Wami, czy to naprawdę Wy jesteście mu przeznaczeni, czy nie trafi się ktoś lepszy. Bierna postawa, zastanawianie się, takie troszeczkę trudne podjęcie decyzji, planowanie, ale jeszcze nic z tym nie robimy. Stoimy, obserwujemy, być może co Wy z tym zrobicie, tak? Jest troszeczkę może zależne od Was. Dwie buławy, tak? Nic nie robimy, tylko patrzymy. Tak jakby sami się nie umieli właśnie określić, czy z Wami może zostać, czy nie. Czy Wy już jesteście tym ostatecznym, takim poważnym partnerem. Więc na razie to jest takie wszystko tutaj u niego niezdecydowanie, a u Was jeszcze jakieś takie właśnie porównywanie do byłego partnera, jeszcze rozpamiętywanie tej starej miłości. Czyli tak jakbyście jeszcze się nie dotarli tutaj i nie utwierdzili w przekonaniu w stosunku do swoich uczuć, tak? Jest namiętność, jest seks, jest pożądanie, ale nie ma takiego odczucia, że to jest ta bratnia dusza, że to jest osoba, z którą porozumiewamy się bez słów, tak? Jest to takie jeszcze na razie obserwowanie, tak? Obserwowanie i jeszcze takie nieumiejętne podjęcie konkretnej decyzji, że wiem na pewno, że to jest to. 9 denarów. Jak Wasz partner Was traktuje? No, spełnia Wasze zachcianki, nadskakuje Wam, obsypuje być może prezentami, tak jakby chciał kupić Waszą miłość, Waszą taką znajomość, przyjaźń. No i Wam się to koziorożce bardzo podoba, bo Wy lubicie pieniądze, Wy lubicie luksus, lubicie dostatek, lubicie jak ktoś pracuje, jest zaradny, ma pieniądze, umie odłożyć, umie zadbać o ten swój status taki majątkowy, więc Wam się to podoba w jakiś sposób i tak mi się wydaje, że dopóki te pieniądze będą, to Wy będziecie tym swoim partnerem zainteresowani, tak? Dziewiątka denarów, takie po prostu wygodne życie, tak? Spełnianie swoich zachcianek, przyjemności, obsypywanie się właśnie jakimiś drogocennymi przedmiotami, biżuterią. To może być karta też utrzymywania. Oczywiście nie dla wszystkich, ale może znajdzie się taka osoba, która na przykład jest z partnerem, bo ma z tego korzyść finansową, tak? Więc tutaj już dopasujemy. Zresztą ja zaraz dobiorę karty, to bardziej tutaj nam się rozjaśni cała ta sytuacja. No dobrze, kochani, i teraz tak. Jak Wasz partner Was traktuje? I tutaj są dwie opcje. Mamy królową kielichów, czyli na pewno jest uczucie, na pewno jest to takie szczere, na pewno możecie na niego liczyć w kwestiach przyjaźni, takich naprawdę tutaj relacji czysto takich przyjacielskich. Na pewno będzie robić wszystko, żebyście byli z nim bądź z nią, to tak, na pewno. Znaczy Wy tak robicie, tak? Żeby robicie wszystko, żeby ten Wasz partner jednak przy Was był. Co jeszcze? Dla innej grupy koziorożców może być to informacja, że chyba już to mówiłam, porównujecie swojego obecnego partnera do byłej partnerki, do której szczególne jakieś uczucie było żywione. I może być też to taka historia, że do tego takiego pełnego otworzenia się na tą miłość do obecnego partnera jeszcze stoi ta kobieta, tak? Bo Wy jeszcze nie potraficie o niej zapomnieć. Kobieta bądź mężczyzna, tak? No to jest karta dworska, po prostu dopasujecie sobie jako osobę.
Ona jeszcze tutaj w tej przeszłości po prostu miesza, tak? Jakby nie umiała wyjść z waszej głowy, z waszego serca. No jeszcze gdzieś tam jakieś coś jest, co was przy tych wspomnieniach trzyma. I to może być właśnie takie dwie wersje mogą być, tak? Ogólnie miłość jest, jak najbardziej dobrze traktujecie swojego partnera, chcecie z nim być, ale brakuje wam tego czegoś, co było z tym byłym, byłą, tak? Coś jeszcze tutaj jest takie właśnie, co powoduje te miłe wspomnienia. Jak wasz partner was traktuje? Mamy kartę Słońca, czyli jak najbardziej pozytywnie, na pewno was kocha. Jest to takie uczucie tutaj, no być może on jest nie jest pewien jeszcze tych uczuć, ale jest jak najbardziej pozytywnie nastawiony w stosunku do was. Optymistycznie patrzy na was, tak? Czyli no jednak chce tworzyć ten związek. Dobrze się z wami bawi, dobrze się czuje w waszym towarzystwie, na pewno uczucie jakieś jest, tak? Tylko no być może jest chwilowy jakiś zastój, być może faktycznie jesteście już w tak długoletnim związku, że wtopiła się w ten związek jakaś rutyna i dlatego jest ten zastój. Bo jest i wisielec, i te dwie buławy, jakaś taka bierność, tak jakbyście się troszkę znudzili sobą, tak jakby zabrakło jakiejś nowej iskry, która na nowo by rozpaliła to wasze uczucie i żebyście poczuli jakieś takie motyle w brzuchu, tak się zbliżyć do siebie. Bo na razie wygląda to na to, że jesteście ze sobą, bo jesteście, no jest wam dobrze, no niby nikt nikomu nic nie robi złego. Jesteście sobą zainteresowani pod względem fizycznym i takim tutaj osobowościowym, tak? Ale brakuje czegoś takiego, no brakuje tej chemii jakby, tak? Brakuje no, jakiegoś aspektu, jakiegoś pierwiastka, który by dopełnił to wasze szczęście, bo i z jednej i z drugiej strony dobrze się traktujecie, bardzo pozytywnie, z serdecznością, są te miłe uczucia, ale widzę, że tutaj no jest przez ten zastój, być może mówię, to tylko jest rutyna, tak? Być może no, są te uczucia, ale już tak nie okazujecie tych uczuć, już nie ma codziennie mówienia kocham cię, okazywania jakoś tej miłości, tylko jest po prostu, no dobrze jest wam razem, bo jest, już jesteście przyzwyczajeni do siebie, akceptujecie się takich, jakimi jesteście, ale no nie ma jeszcze takiej, no na pewno wiecie o co chodzi, tak? Tej kropki nad i. Co was łączy, bądź co jest między wami. I teraz tak, dla jednych może być to praca, tak? Dla drugich może być no, ten konkret taki, tak? Kontrakt, że no, związana jest związani jesteście umową małżeństwa na przykład, tak? Że po prostu no, łączy was to, że jesteście małżeństwem. Dla innych może być właśnie to praca, tak, że łączy was praca, wspólne zainteresowania, wspólne jakieś projekty, wspólne prowadzenie jakiegoś właśnie biznesu, jakiegoś interesu. Karta Trzech Denarów mówi też o dogadywaniu się, tak, o takim porozumieniu, ale też właśnie z naciskiem na materię, na pieniądze, więc być może te pieniądze, które tak jak powiedziałam tutaj, wypływają od waszego partnera i to wam się podoba, tak? No bo koziorożec, no nie czarujmy się, lubi materię, lubi pieniądze, lubi mieć to zaplecze takie finansowe, on się wtedy bardzo dobrze czuje, lubi też pracować, podziwia ludzi, którzy są chętni do pracy, sam jest pracoholikiem niekiedy i być może tutaj właśnie te pieniądze was łączą, te wspólne jakieś projekty, jakieś wspólne plany albo po prostu umowa małżeńska, tak? Bo traktowanie macie piękne, no macie bardzo ładne karty i wy traktujecie serdecznie, z przyjaźnią, jesteście naprawdę wylewni uczuciowo w stosunku do partnera. No może mu tak tego nie okazujecie, ale w głębi serca czujecie, że no dobrze go traktujecie, tak? Tak samo wasz partner, no karta Słońca, karta optymizmu, karta radości, miłości, karta takiego czegoś stałego, tak, mocnego. Tylko mamy tutaj te dwójki w tych waszych uczuciach i to mi się nie podoba troszeczkę. Tak jakbyście jeszcze nie byli pewni w tych uczuciach, w stosunku do tych uczuć, tak? Nie byli pewni tego uczucia. Jeszcze się rozglądali za czymś, jeszcze się zastanawiali, jeszcze no nie postawili tej kropki nad i. Najbliższa przyszłość, kochani, wisielec. Mnie się wydaje, że powinniście zacząć troszeczkę inaczej postępować w stosunku do swojego partnera, tak? Czyli nie być w takim zastoju. Być może musicie się zastanowić nad sobą, coś przemyśleć, co robicie nie tak, że jest ten taki zastój, takie zawieszenie, taka, no taka rutyna między wami, tak?
Coś musicie tutaj przemyśleć, spojrzeć na sprawy zupełnie z innej perspektywy, być może zaczerpnąć trochę empatii i próbować postawić się w sytuacji waszego partnera. Czy chcielibyście być traktowani tak, jak wy jego traktujecie, tak? Czy chcielibyście mieć za partnera samych siebie? Czasami warto postawić to pytanie, tak? Kochani, w połowie miesiąca król denarów albo się pojawi taki mężczyzna w waszym otoczeniu. To jest wasza energia, byk, panna bądź koziorożec. Mężczyzna po 45 roku życia. Dobry doradca, osoba niezwykle zaradna, bogata, być może na wysokim stanowisku, dobrze zarabia, ma już zgromadzony jakiś majątek, jest doświadczona życiowo. To może być mężczyzna bądź kobieta, ale ja was widzę tutaj, że to wy jesteście, tak? Król denarów, tak jakbyście chcieli tutaj coś zrobić z tą sytuacją właśnie tego wisielca, tak? No jesteście tutaj niewątpliwie zwróceni w kierunku tej karty. Być może skupicie się na pracy, być może skupicie się na dorabianiu, tak? A być może pójdziecie na jakiś kompromis, coś sobie tutaj uzgodnicie z partnerem. Na zasadzie coś za coś, tak? Umówicie się, że spiszecie na kartce wszystkie swoje prośby, wasz partner, i umówicie się, dobrze, ja będę robić to, to, to i to, ale w zamian oczekiwałbym bądź oczekiwała tego, tego i tego, tak? I troszeczkę powyjaśniacie sobie jakieś sprawy i dojdziecie do jakiegoś tutaj kompromisu, tak? No niewątpliwie pieniądze tutaj odgrywają dużą rolę w waszym związku. Duża rola jest na materię. Duży nacisk na materię tutaj jest bardzo. Kończycie miesiąc paziem kielichów. Czyli tak jakby coś tutaj nowego zaczęło się dziać. Coś może od nowa, może jakieś znowu szansa na nowe jakieś uczucie, na odrodzenie tych uczuć. Ogólnie paść kielichów mówi, że będzie takie ponowne zauroczenie. Poczujecie właśnie tą energię miłości, tak jak to było kiedyś, tak? Ja mówię tutaj głównie do tych długoletnich związków, już naprawdę z takim sporym zapleczem doświadczenia wspólnego, życiowego. Musicie odświeżyć, po prostu musicie odświeżyć uczucie między sobą. Nie wiem, może gdzieś wyjedziecie, może wyjdziecie gdzieś, czy do jakiejś restauracji, czy do kina. Przypomnijcie sobie, jak to było kiedyś, tak? To świeże uczucie, jak to dopiero się rozwijało, te pierwsze takie zauroczenie, pierwszy pocałunek, pierwsza randka, pierwsze spotkanie, te motyle w brzuchu, to takie uczucie, gdzie nie mogliśmy się już doczekać, aż się spotkamy, tak? Będziemy w swoim towarzystwie. Musicie wrócić do tych energii, musicie wrócić do tych emocji i wtedy zobaczycie, że wasz związek znowu nabierze po prostu tej świeżej energii, znowu zacznie ten ogień być między wami podsycany. Bo na razie to się tak tli, tak? To się tak tli, jest sobie jakiś tam płomyczek, ale no, zróbcie z tego porządne ognisko, zróbcie z tego porządny płomień, który zacznie grzać, wręcz nawet parzyć, tak jak tutaj na tej karcie tego diabła, bo wy byście może chcieli czegoś takiego. Wy byście chcieli takiego gorącego uczucia, takiego szaleństwa nawet w tej miłości. A to wszystko jest takie, no zwłaszcza tutaj od waszego partnera. Ja nie wiem, ten wasz partner może tutaj, no, boi się tej waszej takiej stanowczej postawy. Być może wy jesteście tacy niedostępni, bo cały czas dyktujecie warunki tutaj tego związku, jak to ma być. Być może jesteście starsi od swojego partnera. Też tak może być. No zaraz sobie to jeszcze podopowiadamy, tylko zobaczmy jeszcze kartę tła macie umiarkowania. Czyli będzie wszystko zrównoważone, nie będzie po prostu ani przykrości, ani jakichś zlotów uczuć. No na koniec miesiąca to może już majówka, nie wiem, coś się zacznie fajnego, pogoda się zmieni i wtedy gdzieś jakieś uczucia, zaczniecie dbać po prostu o ten związek i coś tutaj się odświeży, tak? Z nadejściem wiosny coś zacznie tutaj was też kiełkować, odradzać się, ożywiać.
Umiarkowanie, karta spokoju, karta równowagi, będziecie mieć samokontrolę nad sobą, będziecie umieli zapanować nad emocjami i wyważyć i uczucia, i zamiary w stosunku do partnera, żeby w niczym nie przeholować, tak? Żeby no, nie przelać tego dzbana z tą wodą, tak? Tylko żeby była ta równowaga zachowana. Takie po prostu dawkowanie stopniowo wszystkiego z umiarem, żeby po prostu nie przedobrzeć. Więc ogólnie spokój, równowaga i kontrola nad swoimi czynami. Teraz sobie troszeczkę kart podopowiadamy, zanim wyciągnę kartę anielskie. O co by tu najpierw zapytać? No może tego diabła. O co tu chodzi z tym diabłem? No, to jest dobra zabawa. Mamy trzy kielichy, tak? Czyli wy po prostu dobrze się czujecie w towarzystwie waszego partnera. No, z kartą diabła to może też znaczyć, że no, dobrze się czujecie w sprawach intymnych ze sobą, tak? Lubicie swoje towarzystwo i jest to pożądanie takie. Trzy kielichy. Czyli dobrze, czyli fajnie. Teraz dwa denary. Dlaczego w tym waszym sercu są dwa denary? Czy wy nie pogodziliście się, nie rozstaliście jeszcze z jakąś byłą miłością? Tak, bo jest siedem mieczy, czyli jakaś karta zdrady. Karta zdrady, tak? Coś tutaj po prostu ukrywacie przed partnerem. Być może to stare uczucie jeszcze. Jeszcze się nie otworzyliście, jeszcze... Karta siódemki mieczy to jest taka karta takiego pomalutku, po cichutku stąpania na paluszkach, tak żeby mnie nikt nie nakrył, żeby nikt mnie nie zdemaskował, tak? I mnie się, kochani, wydaje, że no po prostu nie jesteście szczerzy w stosunku do partnera, ukrywacie to przed nim. Nie chcecie mu powiedzieć, że jeszcze słuchajcie, no jest mi z tobą dobrze, bardzo cię lubię, ale no... Nie umiem cię pokochać tak, jak kochałem ją bądź jego, tak? Nie jestem jeszcze gotowy na to. I dlatego jest ta siódemka tutaj, taka karta nieszczerości, karta oszustwa, karta złodziejstwa, ale bardziej mi to wygląda na to takie cichutkie ukrywanie, zatajanie czegoś, no po prostu nieszczerość, tak? No nie jesteście szczerzy, coś tutaj po prostu zatajacie jeszcze jakieś... Albo jeszcze jest jakaś druga osoba, no... No dopasujecie już to do siebie. Król buław to wiadomo, teraz może sobie wyjaśnimy tego pazia buław. As buław, tak, czyli wy bardzo się podobacie swojemu partnerowi. No i jest ten potencjał seksualny, czyli tu pod względem seksualności, takiej fizycznej atrakcyjności jak najbardziej podobacie się partnerowi i partner wam się podoba, tak? Czyli tutaj pod tym względem się dobraliście. Tylko jeszcze to wnętrze, to porozumienie dusz. Dlaczego są dwie buławy? Rycerz mieczy. Wasz partner jest bardzo pewny siebie, być może ma skłonności do agresji, do awantur, do krzyków, być może jest dla was niestabilny emocjonalnie, być może w sercu ma jeszcze jakiegoś rycerza mieczy, bliźnięta waga wodnik, ktoś spod takiego znaku, a być może ma jakieś pretensje do was. Czepia się o coś, jakieś pyskówki, często jakieś pretensje, oskarżanie, ocenianie, tak? To jest w jego uczuciach. Rycerz mieczy to jest też szybka taka energia, więc to może być takie gwałtowne, być może te uczucia waszego partnera w stosunku do was są zbyt zaborcze i to wam przeszkadza, tak? Ale wy mu tego nie mówicie, bo w sercu macie znowu siódemkę mieczy, czyli też nie jesteście fair w stosunku do partnera, bo nie wiem, nie możecie porozmawiać ze sobą, nie możecie odkryć tych uczuć. No nie wiem, czemu tu jest takie jakieś zatajanie przed sobą. Takie to wszystko nie jest uduchowione, że tak powiem. Tylko no każdy sobie
partner czeka, denerwuje się tym, może mieć do Was pretensje, Wy nie umiecie się określić, coś ukrywacie przed nim, no takie to jest wszystko jakieś niezbieżne, jakieś takie no, rozjechane zupełnie. A niewątpliwie te pretensje, te awantury, te krzyki, ta taka nerwowość jest spowodowana Wami. Dlatego może ten niezdrowy jest taki związek, jest taka toksyczna miłość, że jest pociąg seksualny, jest ta atrakcyjność fizyczna, tak, podobacie się sobie, ale no nie możecie dojść do porozumienia, bo Wy nie chcecie się odkryć, a Waszego partnera to irytuje, tak, bo on czuje, że coś jest nie tak, dlatego jest taki niezdecydowany, nie wie, o co Wam chodzi, tak. I od razu mu to podnosi ciśnienie i krzyczy i się denerwuje, może ma pretensje, może Was podejrzewa od zdrady, tak? A Wy nic nie mówicie, Wy robicie swoje i ukrywacie się przed nim, tak? Z tymi uczuciami. A może by wystarczyło porozmawiać, może Wasz partner żąda wręcz rozmowy, bo to serce krzyczy, Boże, no wyjaśnij mi, o co chodzi, tak? Dobrze, 9 denarów. Karta sądu. Karta sądu mówi, że no jakiś może być powrót do czegoś, ale karta też mówi o właśnie szybkich, jakichś szczęśliwych poczynaniach i odrodzeniu się uczuć, odnowieniu, zaczynamy wszystko od nowa, możemy właśnie wrócić do partnera byłego albo możemy spróbować zacząć coś jeszcze raz, tak? No, sąd i 9 denarów może chodzić o jakieś pieniądze właśnie, tak, że tutaj no chcecie po prostu, znaczy Wasz partner tutaj chce Was do siebie skłonić tymi pieniędzmi, tak. Dobrze. Królowa kielichów. I mamy 6 kielichów, kochani, czyli to jest ktoś z przeszłości, jakiś dobry przyjaciel, dobra przyjaciółka, jakaś być może wielka miłość, tak? I on chciałby, znaczy on, Wy chcielibyście tak właśnie, żeby pomiędzy Wami było, tak? Jak z tą osobą z przeszłości i ta kobieta tutaj, ta królowa kielichów, ona stoi pomiędzy Wami jeszcze. Wy ją macie w sercu, nie umiecie jej zapomnieć. Być może no, w jakiś sposób była atrakcyjniejsza, była lepsza od obecnej partnerki bądź partnera był. I to się wiąże z przeszłością, tak? Ale znowuż dla innej grupy koziorożców może to oznaczać, że bo karta 6 kielichów jest to też karta przyjaźni, tak? Karta takich miłych wspomnień, więc być może no, po prostu traktujecie swojego partnera bardziej po przyjacielsku niż no, ta miłość, tak, prawdziwa. Ale bardziej mi tutaj wygląda, że to jest ktoś właśnie z przeszłości, kto tu jeszcze miesza w Waszych uczuciach, że Wy nie umiecie się określić, dlatego jest ten dualizm. Chcecie kochać już swojego partnera, tak, jest Wam z nim w jakiś sposób dobrze, ale może lecicie tutaj na te pieniądze, tak, tylko i wyłącznie. No podoba Wam się wizualnie, tak? Czyli niby wszystko jest ok, ale nie ma tego uczucia, które było do tej kobiety bądź mężczyzny z przeszłości, z Waszych lat młodzieńczych, tak? Z lat dzieciństwa, być może ze szkoły, ze studiów, być może ze wspólnego podwórka rodzinnego, tam gdzie się wychowywaliście. No musicie już tutaj sami do siebie to dopasować. Słońce. A co na to Wasz partner? Słońce. Dwie karty mi chciały wyjść, zaraz zobaczymy. No, cierpliwie czeka. Cierpliwie czeka i zastanawia się, co z tego będzie, czy z tego będą dobre owoce. Tak? I no, podchodzi do tego niezwykle pozytywnie. Ma nadzieję, tak? Podchodzi optymistycznie, że jednak będzie dobrze. Jest cierpliwy, czeka, aż Wy wreszcie może otworzycie to serce przed nim, tak? Gdzie może się określicie, kochanie, kochany, to Ciebie kocham najbardziej, to chcę z Tobą być do końca życia, tak? Co było, to było. Ktoś tam był w mojej przeszłości, ale z Tobą jest mi dobrze. Mówi się, że no, jak to się mówi? Kurczę, a może mi się przypomni.
No, że doceniasz tą miłość dopiero jak ją stracisz, coś takiego, że wtedy się dopiero docenia to, co się miało, więc no, być może ja tu nikogo nie namawiam, ale jakieś powody do zazdrości dać, żeby ten żeby partner był jakoś, nie wiem. No. Znaczy, teraz to ja doradzam waszemu partnerowi, bo wy tutaj wiecie, co robić. Partner cierpliwie czeka. Partner uważa, że wszystko, co miał zrobić, zrobił. Bądź partnerka, tak? Wszystko, co w jego mocy było, zrobił. A teraz czeka, co z tego dalej będzie. Czy te jego chęci, jego zamiary wydadzą po prostu pozytywne owoce, tak? I później zbierze to dla siebie. No tak tutaj to wygląda, że no jest ta bierność. Tutaj te dwie buławy i ewidentnie siódemka denarów to jest oczekiwanie. Takie cierpliwe oczekiwanie na wasz ruch. Co wy zrobicie? Co wy postąpicie? Ja już wszystko zrobiłem, co miałem zrobić. Ja już wszystko, co miałem zrobić, zrobiłem. Teraz czekam. Cierpliwie czekam. Co z tego będzie? Co z tego dalej się wykluje? Czy w ogóle coś będzie? Tak? Czy ta sprawa wyda pozytywne owoce? Dobrze, trójka denarów. Dwa miecze. Jakaś trudna decyzja tutaj. Tak naprawdę nie umiecie dojść do porozumienia, kochani. I tu jest problem. W rozmowie, głównie w komunikacji, tak. Nie umiecie się ze sobą komunikować. Uciekacie w pracę, uciekacie w materię, uciekacie w sprawy takie, ale nie umiecie ze sobą rozmawiać o uczuciach, o tym, czego byście chcieli, jak byście chcieli żyć razem. Jest blokada, jest blokada. Dopowiem może jedną kartę. Tak, i to jest blokada na uczucia. Nie umiecie się otworzyć przed swoim partnerem na uczucia. No nie umiecie, jesteście totalnie zblokowani, kochani. Totalnie zblokowani. Chodzi tu o uczucia. Mówię, materia tak, wspólne jakieś życie. Ale mijacie się, jesteście jakby obok siebie. No totalna blokada tutaj, zero komunikacji, zero porozumienia, zero dogadywania się. I dlatego ten wasz partner się ciągle irytuje, tak? Dochodzi do jakichś sprzeczek, awantur, doczepiania się, ale jak... No słuchajcie, jak jesteśmy w jakimś związku, jesteśmy razem, ale żyjemy obok siebie, jak, nie wiem, spotykamy się po pracy, jak współlokatorzy w hotelu, no to kochani, no, to nie o to chodzi chyba, tak? No nie ma tutaj tego, ja nie widzę. No chodzi, jest jakaś blokada między wami odnośnie uczuć, bardzo duża. Tak jakbyście nie wiedzieli, albo wasz partner jak, no to tak jak zupełnie, no kurde, jak magnesy, przeciwne bieguny, tak? No, no nie umiecie się dopasować, nie umiecie się zsynchronizować razem. Dobrze, więc tak jak na początku wam powiedziałam, kochani, że to czytanie nie jest złe, ale nie jest też rewelacyjne. Po prostu wieje tu nudą, rutyną i wszystko jest tak, jak jest. Jest niby atrakcyjność, jest niby pociąg fizyczny, jest niby dobre traktowanie z jednej i drugiej strony, ale brakuje mi tutaj tego czegoś. Brakuje mi w tym czytaniu tego czegoś. Dobrze, wisielec. No właśnie. Jest jakaś pretensja, jakieś obwinianie się, jakaś po prostu serce macie zamrożone, moje kochane koziorożce. Nie umiecie kochać. No dlaczego nie umiecie kochać swojego partnera? No to po co wy z nim jesteście, powiedzcie mi. No po co wy z nim jesteście? No dla pieniędzy? Dla wygody życiowej? No bo dziewiątka denarów mówi też o tym, że to jest wygoda życiowa, tak? Że wy po prostu czujecie się wygodnie, czujecie się atrakcyjnie, czujecie się... bogato, macie spełnione każdą zachciankę, ale no dlaczego oszukujecie tego partnera, tak? No bo siódemka mieczy w sercu, no to jest oszukiwanie, tak? Bo tak naprawdę ten wasz partner nawet nie wie, czy jak z nim jesteście w łóżku, czy myślicie o nim, koncentrujecie się czy na byłej partnerce, czy na kimś innym zupełnie, o czym wy wtedy myślicie.
No to jest nieuczciwość zupełna jest tutaj, no. I Wisielec, macie po prostu zatrzymane serce. Ktoś wam to serce zblokował. No co się dzieje, kochane koziorożce? No kto was tu poranił? To jest jakieś rozczarowanie, dlatego wy jesteście zatrzymani. Musicie jakieś sprawy pomyśleć. Być może to są poranienia z przeszłości. No, to jest unieruchomione serce. Nic nie czujecie. Nic. To jest jakieś rozczarowanie czymś. I wy teraz się zastanawiacie dogłębnie, dlatego jest to zawieszenie, jest ten postój, jest ta pauza. Być może analizujecie, co z tym dalej zrobić. Król denarów. Czy to jest wasza energia, czy to znowu o co tu chodzi? No i mamy rycerza kielichów. Czyli jakieś dobre wiadomości. Dobre wiadomości odnośnie miłości, kochani. Więc myślę, że się zastanowicie i że się ogarniecie. Może coś przeanalizujecie, może coś przekalkulujecie. No ale znowuż, co to jest za związek przez monetę? No, ja tutaj nie widzę. No, już naprawdę, no koziorożce, tak lubicie te pieniądze, że dacie się kupić? No proszę was, no nie dawajcie się kupić. No. Co to za miłość? To nie jest miłość. Tak? Możemy sobie kupić partnerkę, tak? Ale nie kupimy miłości. Możemy komuś zapłacić, żeby ktoś z nami był, ale nie kupimy jego uczuć. No tak to wygląda. No i ten paś kielichów. Być może no tutaj zacznie się coś nowego. Ja myślę, że wy to przeanalizujecie. No zacznie się, kochani. I bardzo się cieszę. Mamy kartę świat. Czyli wasz wysiłek jakiś się opłaci. Zacznie się zupełnie nowe życie. Na nowo się odrodzicie. Tak jak tutaj ta karta tego sądu mówiła. Karta świat mówi o tym, że kończy się jakiś etap w waszym życiu i zaczyna się nowy. Ja myślę, że wy pożegnacie się z tą przeszłością. Rozliczycie się być może z tą przeszłością. Tak? A jedzie do was nowe uczucie. Potwierdza to paś kielichów, czyli na nowo odczujecie pociąg do swojego partnera, odświeżycie to uczucie, wrócicie do tej energii właśnie tego pierwszego zakochania, pierwszego pocałunku, tego zauroczenia, bo jesteście z tym partnerem swoim, tak? Czyli coś musiało spowodować, że jednak no, coś było w tym partnerze, że zwróciliście na niego uwagę, że się nim zainteresowaliście, no i jesteście z nim. Czyli myślę, że kochacie tego swojego partnera, tylko jeszcze gdzieś w waszej głowie jakieś tam jakieś idee, jakieś, nie wiem, zachowania, jakieś wzorce byłego związku miały nacisk na to wasze obecne życie partnerskie, tak? Ale karta świat jest to rewelacyjna karta mówiąca, że to jest nowy początek. Otworzycie się na nowe, otworzycie się na ludzi, otworzycie się na partnera, partner wreszcie otworzy się na was i myślę, że tutaj już w maju będzie pięknie w serduszku. Już nie będzie tego zastoju, nie będzie tej biernej takiej energii, takiego słupa, który stoi jak nie powiem co i tylko się patrzy, przygląda. Tak? Tak jak tutaj na tej siódemce denarów, jak tutaj na tej dwójce buławek, na tym wisielcu. Karta świat, czyli dostaniecie teraz po prostu nowe życie, nowe pozytywne życie. Zaczniecie wszystko od nowa, nowy etap w waszym życiu, bardzo, bardzo pozytywny. No, mówię, no zaczniecie tak, jakbyście na nowo się poślubili, tak? Więc bardzo, bardzo fajnie. Zobaczymy jeszcze, co na to anioły. Powiem wam, że macie ogólnie karty bardzo dobre. Bardzo dobre, tylko brak komunikacji. No musicie porozmawiać ze sobą, bo jest ta rutyna. No, karta umiarkowania, no to no, mówi o rutynie, że jest bez zmian, tak? Że no, kontrolujecie się, macie kontrolę nad sobą, tak, nad swoim życiem. Wszystko jest niby ok, ale ta energia w tym sercu po prostu. No, wy coś ukrywacie przed partnerem, nie chcecie mu wszystkiego wyjawić, a on się irytuje, on się po prostu wścieka, bo czuje, że coś jest nie tak, ale wy nie chcecie powiedzieć, nie jesteście wylewni uczuciowo, tak? Nie ma tej komunikacji, tego tu brakuje. A wystarczyłoby tylko wyjaśnić sobie, coś powiedzieć, tak? I nie chować już urazy, kochani, nie chowajcie urazy, nie chowajcie urazy.
Wyjmijcie te miecze z tego swojego serca, żeby ono znowu zaczęło pompować energię miłości, żebyście zaczęli czuć wreszcie. Nie tylko mieć, tak, ale czuć. Dobrze, kochani. Teraz zobaczymy, jakie jest przesłanie anielskie dla koziorożca na ten miesiąc. Uzdrawianie życia rodzinnego. Zobaczcie, jakie karty są niesamowite. Tak, wy musicie uzdrowić swoją relację na nowo. Uzdrowić, bo ona jest, bo wy jesteście być może długo ze sobą, jesteście do siebie przyzwyczajeni, jest ta rutyna, ale jest coś jeszcze, co się wlecze z tej przeszłości, co po prostu jakieś nieporozumienia, jakieś niewyjaśnione sprawy, jakieś byłe uczucia, o których nie mówicie. I zobaczcie, jaka karta wyszła. Uzdrawianie życia rodzinnego. Twoje życie uczuciowe skorzysta, jeśli przebaczysz swoim rodzicom. Może tutaj chodzi coś o właśnie rodzice zamieszali coś. Jest jakaś uraza, jest jakieś nieporozumienie. Albo nie nauczyli was kochać. Też tak może być, kochani. No niestety, jeżeli rodzice dziecka w jego okresie takiego rozwoju emocjonalnego, dziecięcego, nie przytulają, nie zapewniają, że właśnie o uczuciach, że to dziecko jest dla nich ważne, że jest naprawdę kochane, nie przekazują tych uczuć, gdzieś są w swoim świecie pracy, kariery i komputer, telewizor wychowuje dziecko, tak? Sąsiadka, opiekunka, nie ma tej bliskości, to później takie osoby niestety nie umieją kochać, nie umieją okazywać tego uczucia, nie umieją przytulić, nie umieją powiedzieć tego, co czują, tak? Bo nie są tego nauczone, nie mają tych wzorców wyniesionych z domu. I niestety czasami tak właśnie jest, że brakowało nam tej opieki rodzicielskiej, brakowało nam tego całusa na dobranoc, tego przytulenia. Córeczko, synku, kocham cię. Poczytania głupiej bajki na dobranoc, tak? Spędzenia z tymi dzieciakami chwil na zasadzie, nie wiem, pójdziemy gdzieś razem na spacer, pobawimy się, zajmę się tobą, a nie masz na pizzę i daj mi spokój, bo jestem zajęta, tak? Idź z kolegami. Później to wychodzi w życiu dorosłym, że my nie umiemy okazywać tych uczuć, tak? Oczywiście to nie wszyscy, no bo nie wszyscy mają, ale są takie osoby, które naprawdę poprzez dzieciństwo, poprzez błędy wychowawcze swoich rodziców cierpią później, bo nie są nauczone, nie wyniosły z domu tego ciepła, tej opiekuńczości, tego okazywania sobie tej życzliwości, miłości, tych uczuć, tak? No dobrze, to czytamy. I już Wam nie marudzę, kochani, bo znowu film będzie miał z godzinę. Odpowiedź na Twoje modlitwy dotyczące życia intymnego jest oparta na uczuciach, jakimi darzysz swoją matkę i ojca. Romantyczne anioły dostrzegają korzyści, jakie może przynieść uwolnienie się od starego gniewu, który czujesz w stosunku do jednego bądź obojga rodziców. Dzieje się tak, ponieważ Twoje uczucia dotyczące rodziców wpływają na wybór partnera życiowego, zobaczcie kochani, oraz na to, w jaki sposób zachowujesz się w swoich związkach. Możesz poprosić anioły, by pomogły Ci wprowadzić w życie proces wybaczania. Wybaczanie komuś bynajmniej nie oznacza pochwalania zachowania tej osoby. Anioły powiedzą Ci, że jest to raczej forma głębokiej emocjonalnej detoksykacji. Oznacza to, nie będziesz dłużej nosił toksycznej energii ani w swoim ciele, ani w umyśle. Widzicie? To jest o tym sercu, ja mówię. Nie noście w sobie urazy, tak? I nie ukrywajcie tego jak ten złodziej. Kiedy odnajdziesz wewnętrzny spokój w kwestii uczuć wobec rodziców, nie będziesz już więcej przyciągać niezdrowych wzorców zachowań i niewłaściwych partnerów. Będzie to Twój sposób na uleczenie emocjonalnych więzi. Wszystkie Twoje związki, a szczególnie ten, który masz z samym sobą, na tym skończą.
korzystają. Kochani, nic dodać, nic ująć. Bardzo ładne macie czytanie. Zastanówcie się nad tym, co tutaj karty przekazały. I cóż, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego poszukajcie jeszcze dodatkowych informacji w swoim znaku ascendentalnym. Odsłuchajcie odpowiedni filmik i może tam zaczerpniecie więcej informacji albo po troszku z tego czytania i z drugiego filmu i coś się w jedną całość nam tutaj złoży. Kochani, trzymam za Was kciuki. Pamiętajcie, wybierzcie tylko te karty, które do Was pasują, resztę odrzućcie. I cóż, pozdrawiam serdecznie, udanego miesiąca, zapraszam do kolejnych czytań. A teraz zapraszam single, osoby samotne. Pozdrawiam, kochani, do usłyszenia. Dzień dobry, witam wszystkie samotne koziorożce. Zapraszam Was na czytanie odnośnie miłości na kwiecień bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny, ponieważ czytanie nie z każdym może rezonować, tak? Dlatego kliknijcie tam w link w opisie filmu, która przeniesie Was do strony, gdzie znak ascendentalny sobie obliczycie, odsłuchacie drugi filmik i porównacie sobie tym czytaniem. Być może będą jakieś dodatkowe informacje, a tymczasem przechodzimy do czytania. Pierwsza karta. Źródło Waszego problemu. Co takiego się wydarzyło w przeszłości, co ma teraz wpływ na obecną sytuację? Taką sytuację, że jesteście osobami samotnymi. Pierwsza karta. Siedem kielichów. Druga karta mówi nam o teraźniejszości, o obecnej sytuacji, która może się przesunąć nawet do 3 miesięcy. Czyli 3 miesiące wstecz i 3 miesiące do przodu, tak? Obecna sytuacja. As kielichów, pięknie. Tak myślę, jak tutaj to rozłożyć. Byście wszystko widzieli. Pięknie, dobrze. Trzecia karta. Wasza przyszłość, czyli co się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Sprawiedliwość. Karta czwarta mówi o tym, co Wy na ten temat myślicie, jak to widzicie, jakie są Wasze odczucia w stosunku do tej sytuacji nowej, która się pojawi. Rycerz buław. No powiem Wam, że na razie pięknie się zapowiada. Już na pewno wyjdziecie ze stanu samotnego. Widzę jakiś romans, widzę wielkie uczucie, widzę nawet przypieczętowanie to zawarciem związku małżeńskiego, kochane koziorożce, więc bardzo, bardzo ładnie. Karta piąta mówi nam, jaka jest rada tarota. Co macie zrobić, żeby zrealizować swoje marzenie tutaj, żeby poznać kogoś, tak? As denarów. Pięknie. Czyli dwie szanse macie od losu, czyli no ktoś przeznaczony do Was jedzie bardzo szybko. Dobrze, kochani. Szósta karta. Co może być przeszkodą? Jakieś negatywne sytuacje, jakieś osoby, co Wam przeszkadzają, jakieś wydarzenia, na co zwrócić uwagę? Jak pokonać te przeszkody. Rycerz kielichów. Czyli osoba po 30 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, tak? I którą możecie znać z przeszłości. Na nią uważajcie. Bo ona może Wam tutaj, no, nie wiem, może jakiś były, będzie Wam tu robił jakieś awantury, jakieś trudności, będzie Wam przeszkadzał w zawarciu nowej znajomości, będzie zazdrosny. Są tacy furiaci, którzy po prostu nie umią się pogodzić, nie umią się godnie, spokojnie rozstać, tylko jeszcze roztrząsają to i robią nam na złość, tak? Więc być może tutaj ktoś taki się pojawi. I kochani, wynik. Jak to się wszystko skończy? Trzy buławy. Bardzo ładnie się skończy. Dobre widoki na przyszłość. Super karty macie. I w tle cztery denary.
macie swój skarb i nie oddacie go nikomu. Nie podzielicie się, tak? Nie chcecie się dzielić. No i dobrze, bo żony i samochodu się nie pożycza, ani się z nią nie dzieli, tak? No dobrze, kochani, bardzo ładne czytanie. Przeszłość. Co takiego się wydarzyło w przeszłości, że no, jesteście samotni? Macie 7 kielichów. Mnie się wydaje, że mieliście zbyt wybujałe wyobrażenia na temat swojego przyszłego partnera i po prostu przebieraliście, wybieraliście, nie umieliście się zdecydować. A ten to był taki, a ten to był nijaki, a ta to była taka, a tamta jeszcze inna i tak naprawdę dużo było być może ofert, ale wy jak w ulęgałkach, żeście po prostu przebierali, wybierali, wybrzydzali. No i dlatego taki stan jest, jak jest, tak po prostu. No to, co być może się pojawiały, te osoby, które się pojawiały, były po prostu przez was weryfikowane, jakoś oceniane w taki sposób, że no, ciągle byliście niezdecydowani, sami nie wiedzieliście, czego chcecie i dlatego jest taka sytuacja, jaka jest. Za bardzo byliście wybredni, moi kochani. Zbyt duże oczekiwania i wymagania w stosunku do nowego partnera. I teraz tak, druga karta. Co się wydarzy w teraźniejszości, w obecnej sytuacji? No jest jakaś nowa miłość. Jest szansa na duże uczucie, jest szansa na prawdziwe, głębokie takie emocje związane z miłością, z zauroczeniem, z takim uduchowieniem, z głęboką przyjaźnią. Ogólnie As Pucharów mówi o początku zakochania, tak? O takim spełnieniu życiowym, o spokoju emocjonalnym, że wreszcie znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, jesteśmy zakochani, znaleźliśmy miłość, pięknie. I to się już dzieje, kochani, to się już dzieje w kwietniu. Pamiętajcie, wam jeszcze przypomnę, jak robię w marcu czytania na kwiecień i wy w marcu odsłuchujecie to czytanie, no to nie miejcie pretensji, że to się jeszcze nie dzieje, bo to jest czytanie na kwiecień, to się może zadziać na przykład dopiero za 3 tygodnie, tak? Więc miejcie na to poprawkę, że jeżeli ja wrzucam w marcu czytania na kwiecień, to dopiero zacznie się to realizować w kwietniu, tak? No dobrze, to niektórzy piszą, że o, nic się nie sprawdziło tego, no ale mówię, ludzie, no jak w marcu może się czytanie kwietniowe sprawdzić? No to trzeba poczekać. No dobrze, czyli na razie pięknie. Jest uczucie, jest miłość. Co będzie w przyszłości? I mamy tutaj kartę sprawiedliwości. Kartę takiego sprawiedliwego, obiektywnego oceniania, ale jest to karta spraw urzędowych, czyli ja tutaj widzę zawarcie związku małżeńskiego. Ja tu widzę jakąś umowę, ja tu widzę jakiegoś notariusza, no nie wiem, może najpierw będziecie intercyzję jakoś spisywać, ale jakieś tutaj będzie rozliczanie, będzie po prostu załatwianie formalne waszego związku. Ja tu widzę ślub. Nic innego. Przy tych kartach zawarcie związku małżeńskiego do 3 miesięcy. Do 3 miesięcy. Karta czwarta. Co wy na ten temat myślicie? No, wam się to bardzo podoba. Wchodzicie w ten romans, tak? I bardzo byście chcieli szybko dopiąć wszystko na ostatni guzik, tak? Jesteście zdecydowani. Co myślicie na temat swojego partnera? Jest niezwykle atrakcyjny, bardzo wam się podoba pod względem fizycznym, może mieć wysportowaną sylwetkę, może być z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, ale niekoniecznie. Może być to osoba na pewno aktywna, bardzo taka przebojowa, bardzo dynamiczna, zaradna osoba, która działa, tak? To nie jest jakiś leniuch, to nie jest jakaś osoba flegmatyczna, tylko naprawdę taka z ikrą. Dobry pracownik, bardzo zaradny, umie sobie poradzić w życiu, czyli nie jest jakąś fajtłapą, tylko jest to osoba na pewno zaradna, bystra, zarabiająca, być może nie na jakimś tam bardzo wysokim stanowisku, ale zacna praca, więc tutaj no, myślę, że wasz stosunek do tego partnera jest niezwykle pozytywny, bardzo, bardzo wam się partner podoba, jest ta namiętność, jest dla was niezwykle atrakcyjny. I teraz tak, piąta karta, czyli rada od Tarota. Idźcie w to, kochani, bo to jest skarb dla was, tak? To jest bardzo dobra partia,
To jest szansa od losu, to jest coś niebywale drogiego dla Was, tak? Czyli to jest szansa na to, żebyście po prostu no, wzbogacili swoje życie uczuciowe. To jest bardzo dobra partia, więc idźcie w to. Wy już będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, ale idźcie za tym, bo to jest bardzo dobra okazja do tego, żebyście byli szczęśliwi i żebyście byli spełnieni. Macie dwa cudowne asy, as denarów, as kielichów. Bardzo dużo macie kielichów, macie buławy, które mówią, że jest ogień, jest namiętność i atrakcyjność fizyczna. No i te asy, tak? I cztery denary, że to jest Wasz skarb. To jest Wasz skarb i nie będziecie się chcieli dzielić tą osobą, tak? Tylko chcecie ją zatrzymać dla siebie. No dobrze, kochani. Szósta karta. Co może być przeszkodą? Przeszkodą wydaje mi się właśnie jakaś osoba z przeszłości, z trygonu wody. Tak jak już mówiłam, rak, skorpion bądź ryby. To może być osoba związana po prostu emocjonalnie z Wami. Ktoś z przeszłości, z kim być może byliście, jakaś była miłość, tak? Jakaś była miłość. On może tutaj, bądź ona, robić jakieś przeszkody. Może być zazdrosny, może, no tak jak mówiłam wcześniej, robić jakieś przeszkody, jakieś jazdy, jakieś nękania SMS-ami, wystawania pod Waszymi drzwiami, pod oknami, sprawdzania Was, kontrolowania. Śledzenia, tak, no jakieś tutaj może być przewrażliwienie na takiej zasadzie, jakbyście śmiali znaleźć sobie kogoś innego, tak, i zacząć nowe życie z kim, przy boku kogoś innego, jakiejś nowej osoby. Tak to tutaj widzę. Jeszcze dołożę jedną kartę konkretnie, o co tutaj chodzi, ale mnie się wydaje, że to jest jakiś właśnie mężczyzna bądź kobieta, 30-35 lat właśnie z trygonu wody. I ktoś z przeszłości, tak? Ktoś, kto będzie miał tutaj, będzie się sprzeciwiał temu Waszemu związkowi, żebyście zalegalizowali ten związek, żebyście już formalnie weszli z tą nową osobą w ten nowy związek. I jak to się wszystko kończy? Trzy buławy, świetnie, czyli dobre widoki na przyszłość. Planujecie wspólną przyszłość. Już zrobiliście ten krok i idziecie dalej razem. Mnie się wydaje, że ten ślub tutaj, tak? Jakieś zobowiązanie, podjęliście jakąś decyzję i idziecie razem do przodu. Trzy buławy, super karta, tak? Idziecie we wspólną podróż, wspólna życiowa podróż, tak? Czyli zaczynacie nowe życie razem, które po prostu bardzo optymistycznie się zapowiada. Trzy buławy to jest planowanie wspólnego życia, poszukiwanie wspólnego celu, tak? Idziecie razem wspólną drogą. Budujecie, po trójce jest zaraz czwórka buław, czyli budujecie dom i rodzinę, tak? Jeszcze może nie cztery buławy, ponieważ no, na razie dopiero się poznaliście. Wchodzicie razem w nowy etap w swoim życiu, tak? Być może zamieszkanie razem, no, tak jak mówię, ten ślub nie jest wykluczony. Więc ta Wasza droga dopiero się rozpoczęła, ale już nią idziecie, już wypatrujecie efektów tego, tak? A po trójce jest czwórka, czyli już jest pełna rodzina, już jest dom, być może dziecko się pojawi. Na razie dopiero macie nadzieję na dobre zakończenie tego i myślę, że takie będzie. Dopowiem sobie, kochani, jeszcze tutaj tylko tego rycerza kielichu. O co tutaj z nim chodzi? Bo to jest przeszkoda, tak? To może być jakieś wydarzenie, mogą być jakieś wiadomości też, mogą być jakieś właśnie takie, bo co tam było jeszcze, przepraszam, ja sobie tu na ściągę patrzę na ten rozkład, bo to jest nowy rozkład. No tak, osoby, wydarzenia lub jakieś sytuacje. No, bardziej mi to wychodzi na jakiegoś byłego kochanka, tak? Bądź kochankę, partnera, który po prostu histerycznie podejdzie do tego, histerycznie podejdzie bardzo emocjonalnie na wiadomość o tym, że Wy macie kogoś nowego, że jesteście szczęśliwi, jesteście zakochani. Rycerz kielichów, kto to jest? Dwie karty mi się chciało wyciągnąć, biorę te dwie karty. Król buław i ósemka denarów. Kochani, może ktoś z pracy, ktoś z pracy może tu być niezadowolony.
Król buław, no ktoś na wysokim stanowisku, jakiś biznesmen, albo były jakiś, tak? Też tak może być. No. I łączyła was praca tutaj z tym człowiekiem. Tak tutaj widzę, czyli to jest jakaś przeszkoda tutaj. Może być też tak, że na przykład ze swoim byłym partnerem pracujecie, tak? I będziecie się z nim na co dzień widzieć i on będzie tutaj taki, no, niezadowolony z tego, że wy na nowo, żeście się tutaj wkręcili w jakiś związek, który wam odpowiada i który po prostu bardzo dobrze się zapowiada na przyszłość. Dobrze, zobaczymy teraz, co mówią karty anielskie, ogólne przesłanie dla naszych samotnych koziorożców. Odrzuć nawyk kontrolowania. Pozwól tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. Już czytamy, o co tutaj chodzi. Romantyczne anioły usłyszały Twoje modlitwy dotyczące życia uczuciowego. Najwyższa pora, byś pozwolił im pomóc sobie. Poprzez próby kontrolowania innych osób lub czynników zewnętrznych wyzwolisz w sobie wyłącznie frustrację i oddalisz od siebie otrzymanie odpowiedzi na własne modlitwy. W Twoim życiu nastąpi niezliczona ilość momentów, nad którymi będziesz mógł przejąć kontrolę, lecz ten do nich nie należy. Oczywiście dobrze jest mieć własne preferencje, ćwiczyć wizualizację i mieć określone oczekiwania. Musisz jednak poprosić anioły, by wskazały Ci Twoje rzeczywiste pragnienia. Ta karta stanowi przypomnienie o tym. Trzeba jednak pamiętać, że odpowiedź na modlitwy może się znacząco różnić od tego, co sobie wcześniej wyobrażałeś. Bądź otwarty na wszelkie możliwości i zaufaj boskiej nieskończonej mądrości oraz bezwarunkowej miłości. Skłonność do kontrolowania oparta jest na strachu, że inne osoby, włączając w nie Boga, nie sprostają Twoim oczekiwaniom. Jest to nazywane szkicowaniem, kiedy to starasz się wymusić na wszechświecie stworzenie zarysu swojego wymarzonego życia i wymaganych przez Ciebie zachowań innych osób. Szkicowanie może spowodować, że przeoczysz znacznie piękniejszy sposób na to, by Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Poproś zatem romantyczne anioły o podniesienie Twojego poziomu zaufania, dzięki czemu będziesz mógł radować się kreatywnymi ścieżkami, którymi miłość dostaje się do Twojego życia. No widzicie, kochani, taka rada od aniołków. Wracam jeszcze do tej karty. Karta biznesu i karta pracy. Coś w pracy może tu być przeszkodą w tej Waszej miłości. Nie wiem, czy jakieś wiadomości, czy jakiś właśnie były partner. Coś związane z pracą, z firmą być może, tak? No już dopasujecie to do swojej tutaj sytuacji. Tymczasem bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, kochani. Pamiętajcie, jeżeli czytanie nie rezonuje, sprawdźcie jeszcze swój znak ascendentalny, odsłuchajcie adekwatny do niego filmik, być może tam będą jakieś informacje, które Was zaciekawią i po prostu no, będą pasowały do Waszej sytuacji życiowej. Życzę dużo miłości, dużo spełnienia, dużo radości. Zapraszam na kolejne filmiki, a tymczasem pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, kochani.